siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. 26 odcinek szóstego seta. Witamy Was w stałym składzie. Już od kilku odcinków jesteśmy w komplecie. Witam Was Michał Kwietko-Bębnowski, obok mnie. W studiu w Warszawie Piotr Złoch. Oraz w Rzeszowie nasz specjalny wysłannik na Podkarpaciu. Filip Kurfanty. Ostatnio widzieliśmy się razem w Warszawie. Może ktoś się spodziewał, że przy tej okazji nagramy odcinek. No cóż, no niestety, jeżeli tak, to zawiedliśmy oczekiwania. Ale widzimy się, mamy wieczór środowy po godzinie 19:00. To może być dość istotne z punktu widzenia tego, o czym będziemy mówić, no bo zaledwie godzina pozostała do meczu Oniko ze Skromną i siłą rzeczy my jeszcze nie wiemy, co się w tym meczu wydarzy. Wy, gdy będziecie odsłuchiwać to, co dla was nagramy, już to wiedzieć będziecie, więc będziecie w tej znacznie lepszej pozycji, no ale postaramy się ugryźć ten temat tak, żeby powiedzmy ta gdzieś wada i nie wpłynęła zbyt mocno na treść tego odcinka. Ale zanim o Plus Lidze, o której właśnie zacząłem mówić, no to może zaczniemy od tego, co wydarzyło się jako pierwsze chronologicznie od momentu, gdy wypuściliśmy poprzedni 25 odcinek, a więc od pucharów. No i ogólnie pamiętacie dwa poprzednie odcinki podzielone na części i teraz też był plan, żeby ten odcinek też podzielić na części. Ale w związku z tym, że nie bardzo mamy, powiedzmy, materiał, to jednak części o europejskich pucharach takiej osobnej nie będzie, no bo trzy mecze polskich klubów i tylko 9 setów i to takich setów raczej dalekich od wyrównanych. W ogóle ta kolejka akurat skończyła się chyba zerową liczbą niespodzianek. Mecze w ogóle zakończyły się wszystkie trzy, w trzech setach oprócz spotkania Nowosibirska z Noliko. Tam Noliko w regularnym, nazwijmy to, czasie meczu wyrwało jednego seta drużyny Konstantynowa, ale musiało uznać wyższość Rosjan w złotym secie. Tam pamiętamy pierwsze spotkanie w tej pary. Lokomotiv poleciał do Belgii w rezerwowym składzie, ryzykując mocno. No i rzeczywiście to ryzyko im się nie opłaciło na wyjeździe, bo przegrali 3-0, no ale u siebie już grali dużo lepiej w pełnym składzie. Wygrali z Noliko 3-1 i złotego seta, natomiast mi bardzo szkoda Noliko, bo oni bardzo dzielnie walczyli. Mocno wyrównane było to spotkanie i nie byłoby dużą niesprawiedliwością, jeśli jednak drużyna Konstantynowa by odpadła. To ten zespół jest z Belgii bardzo ciekawie złożony. Tam są Belgowie, Holendrzy, Estończycy, Kanadyjczycy, Argentyńczycy. Chilijczyk, jeżeli dobrze kojarzę. Tak. No i Luksemburczyk, choć z polskim nazwiskiem. Tak, jeszcze A do tego trenerem jest Anglik. Tak, trenerem jest Joel Banks. No i taka trochę wieża Babel, ale oni są znakomicie zorganizowani i bardzo przyjemnie oglądało się grę tego zespołu. I to była chyba taka rywalizacja, można powiedzieć, najbardziej zacięta, mimo że wydawało się, że no, bierze w tej parze udział najsłabszy zespół tej rundy. Pozostałe spotkania, myślę, że chyba też zgodzicie się, że to żadne niespodzianki. No nie było niespodzianek. Jeszcze na momencik wrócę do Noliko, bo tak taka refleksja mnie teraz naszła. Patrząc na to, co w ostatnich meczach Plus Ligi gra Robert Andringa i patrząc na to, co właśnie w barwach Noliko ostatnio grał Jelteman, to ile Jelteman będzie jakby dostępny dla Hidoo Vermeulena w kontekście gry w reprezentacji, to myślę, że ta rywalizacja o miano tego bardziej defensywnego przyjmującego w kadrze Holandii naprawdę wygląda bardzo ciekawie, a może wręcz ci dwaj panowie będą występowali obok siebie, obaj przecież z przeszłością również na pozycji libero. A do pary z Jeltemanem gra Nicolas Bruno, Argentyńczyk, który ma raptem 187 cm wzrostu. To jest pod tym względem taka trochę podobna drużyna do Friedrichshafen, gdzie gra ten, no, robiący niesamowite liczby Athanasios Protopsaltis. Zapytany Vital Heinen, trener Friedrichshafen, o to, czy warunki fizyczne mają dla niego znaczenie. Berg stwierdził, że nie. I wszystko zależy od tego, co za tymi warunkami fizycznymi idzie, czyli jak zawodnicy będą potrafili je wykorzystać. No i zarówno w Noliko, jak i w Friedrichshafen mamy tego dowody. Nie są te zawodnicy na strzutach bardzo wysocy, raczej bym powiedział po prostu niscy, a mimo tego zrobili ciekawe wyniki. Minutą ciszy możemy wspomnieć scouting polskich drużyn, bo tych perełek jest sporo i to z nieoczywistych siatkarsko krajów, na co też ty, Michale, zwracałeś uwagę bardzo mocno. No i właśnie i Noliko, i VfB Friedrichshafen, zresztą tutaj już się też trochę powtarzamy, no bo w poprzednim odcinku już też szacunek i takie, powiedzmy, wyrazy uznania składaliśmy na ręce zarządzających też tymi klubami dwoma, no bo to jest dla mnie osobiście świetna rzecz, że
że no jeżeli my jako Polacy twierdzimy, że no trudno jest wyrwać dobrych zagranicznych zawodników, no to może nie należy szukać ich w krajach, które są już powiedzmy ugruntowane siatkarsko, tylko w tych krajach mniej ugruntowanych, natomiast to się musi wiązać z tym, że ktoś tych zawodników oszlifuje i da im szansę. Natomiast jeżeli szuka się gości do gry, no to myślę, że tutaj takie ryzyko, jakie podejmuje Noliko i VfB Friedrichshafen, dla przynajmniej części polskich drużyn mogłoby być trochę za duże. Jeżeli już o takim scoutingu mówimy i o tych mniej oczywistych siatkarsko krajach, to ja już od dłuższego czasu się mocno zastanawiam, który klub jako pierwszy pójdzie mocno w taki scouting w szkółki w Afryce. No bo nie da się ukryć, że pod względem takiego potencjału czysto fizycznego, no to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że no są tam talenty na pewno ogromne, tylko trzeba je znaleźć. No to jest praktycznie totalna pustynia, jeżeli chodzi o właśnie jakiś system wyłapywania, taką siatkę wyłapywania takich zdolnych siatkarzy. Oni gdzieś tam się czasem przebijają, typu choćby, no pewnie pamiętacie kenijskiego atakującego Filipa Mayo, zawodnika z niesamowitą windą w nogach, który no jednak właśnie przez to, że pewnie przez długi czas brakowało mu zupełnie jakiegoś przygotowania takiego technicznego i taktycznego, no to był takim troszkę zawodnikiem bardzo mocno zero-jedynkowym, taką strzelbą, która mogła wypalić równie dobrze we własną skroń. Ale myślę, że takich zawodników jest tam po prostu bardzo dużo, tylko trzeba ich znaleźć. I podejrzewam, że to też jest po prostu chyba kwestia tego, że gdy do siatkówki, jeżeli w ogóle kiedyś wejdą większe pieniądze, już nie mówię, że porównywalne do piłki nożnej, ale choćby do koszykówki, czy nawet może piłki ręcznej, chociaż tam akurat ta Afryka też jest w sumie mało, powiedzmy, wyeksploatowana, no to podejrzewam, że i w końcu znajdzie się ktoś, kto na taką inwestycję się skusi. Ale my nie o tym, my o europejskich pucharach. Faktycznie tych zawodników można poszukać i bo tutaj się z tobą, Michale, zgadzam, no ale może wróćmy do meritum, bo w sumie odcinek o scoutingu to jest coś, co mogło być też bardzo ciekawe i też gości, którzy aktywnie zajmują się tym, czy po stronie klubów, czy na polskim rynku transferowym, myślę, że można byłoby do naszego odcinka właśnie poświęconego temu zaprosić. Nie ma tych zawodników rzeczywiście z Afryki dużo, może w Europie kilku się przewinęło, chociażby teraz w Turcji w Galatasaray razem z Alkiem Akremem gra atakujący Daudi Okello, który chyba jest, jeśli się nie mylę, z Ugandy. Wiemy też, że we Francji jest Wunem Baina, ale to już jest zawodnik, który ma ponad 30 lat i ma dosyć ugruntowaną pozycję w Europie. A oprócz tego na przykład kojarzę z Piacenzy drugiego atakującego, Iwan Kody, który trafił tam z serii A2, ale to tak na szybko sobie staram coś przypomnieć. Rzeczywiście, to jest w sumie ciekawy temat, właśnie szukanie zawodników w Afryce, ale nawet nie trzeba ich chyba szukać aż tak daleko, bo chociażby wiemy, skąd do Plus Ligi trafił Robert Tech. To był zawodnik, który grał, jeśli się nie mylę, w Estonii i stamtąd trafił do Kuprum Lubin. Też tak, przez Estonię między innymi Bałtycka. Przewinął się. Tak. I przez między innymi przez Ligę chyba Estońską przewinął się Dima Paszycki, zanim trafił chyba do Francji, a potem do Lubina. Przez kilka świetnych sezonów zaliczył, a teraz zagrał medale w Superlidze Rosyjskiej, a oprócz tego. Może skończmy w ogóle tę dygresję, którą rozpocząłem, bo faktycznie nie o tym mieliśmy mówić. No tak, to może być bardzo ciekawy temat na taki osobny odcinek, a no już w sumie z wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu ligowego i w tej długiej jakże przerwie na siatkówkę reprezentacyjną będziemy mieli trochę czasu, żeby właśnie różne takie tematy gdzieś tam poporuszać, więc może wtedy do tego wrócimy. No a właśnie, a wróćmy do europejskich pucharów, Piotrze. No dobrze, w końcu się trochę przybiję z tematem, bo akurat jeżeli chodzi o listę afrykańskich siatkarzy, no to tutaj ekspertem nie jestem, to pozostawiam Filipowi. Natomiast o azjatyckich również, bo trochę mi się mylą, muszę przyznać. Przynajmniej te ich nazwiska dość podobne. No ale do meritum, tak, już do brzegu. Nazwiska nazwiskami, ale twarze też prawie wszystkie takie same. Dokładnie, do brzegu. No i chyba tym meczem, który spośród polskich drużyn wywołał największe emocje, takie chyba negatywne wśród kibiców i środowiska siatkarskiego, no to był mecz z Krybełchatów na wyjeździe, bo z Krybełchatów niezłego łupnia dostała od Lubę Civitanovy. No i szczerze przyznam, no, że to jest akurat taki stan rzeczy mnie nie zaskoczył, co zresztą też awizowałem w poprzednim odcinku, więc raz na jakiś czas uda mi się coś trafić, chociaż może nie aż tak często, jakbym chciał. No i tak zastanawiałem się nad tym meczem i tak doszedłem do wniosku, no, że jak Sporting Lizbona w europejskich pucharach spotyka się z Realem Madryt, no to
faworytem nie jest, no a my chyba właśnie takim Sportingiem Lizbona trochę te nasze czołowe drużyny są, taki Sporting Lizbona Porto, gdzieś w pucharach mogą dojść przy dobrym losowaniu, natomiast jeżeli mierzą się z tymi gigantami siatkówki, to po prostu faworytami nie jesteśmy. No i Skra również nim nie była i mnie osobiście to 3-0 i też powiedzmy obraz tego, jak ten mecz przebiegał, no nie zaskoczyło. I co wy o tym sądzicie i czy tutaj jakiekolwiek zaskoczenie... I czy w ogóle macie jakieś negatywne emocje związane z występem Skry? No bo dla mnie zagrali to, co potrafią, ale że wystarczy to na tyle, a nie na więcej, no to już jest kompletnie inna rzecz. No mieliśmy chyba dwie fazy w tym dwumeczu, czyli pierwsze dwa sety i pozostałe sześć. I niestety, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, no miałem wrażenie, że przez te dwa sety jednak Lube nie gra swojej siatkówki, nie mogło się odnaleźć gdzieś tam, jeśli chodzi o, zwłaszcza o pole serwisowe, później wyglądało to już inaczej, no i niestety, no, Lube strzelało z tej zagrywki, Skra też do końca się wstrzelić tam na wyjeździe nie mogła, no i niestety, no, takie są realia. Trudno chyba mieć jakieś specjalne pretensje, no, nie wyglądało to tak, jakby Skra wyszła i się położyła na parkiecie i tylko czekała na najniższy wymiar kary, po prostu chyba taka jest różnica między tymi zespołami, gdy Lube gra swojego maksa, a Skra, no, z siłą rzeczy też grając na wyjeździe, nie do końca jest w stanie właśnie tą swoją najlepszą siatkówkę pokazać, no bo akurat Skra jest taką drużyną, w której no, wpływ właśnie tej zagrywki, czym zresztą akurat bardzo przypomina chyba te najmocniejsze drużyny w Europie, no jest bardzo duży po prostu. Moja jedyna taka refleksja na koniec jest taka, że Skra przegrała awans w pierwszym spotkaniu, gdy prowadziła 2-0 i nie wygrała kolejnego seta lub czwartego seta. Natomiast przegrywając w tiebreaku, no to odebrała sobie szansę na to, żeby w rewanżu mieć złotego seta nawet pomimo porażki 3-0 lub 3-1, także po prostu nie jestem zaskoczony tym wynikiem. No tak, no ale to chyba Maciej Jarosz w siódmej strefie mówił, że było blisko tego, żeby Skra zdobyła trzeciego seta, czy wygrała 3-0, no nie było blisko, bo oni przegrali tego trzeciego seta 13-25, z tego co pamiętam, więc tutaj się nie oszukujmy, że to jest tak, że było blisko, no bo naprawdę prowadzenie 2-0, to w szczególności gdy sety są na styku, to wcale nie oznacza, że gdzieś tam w tym meczu Skry było blisko. No bo Skra po prostu z tym lepszym Lube nie jest w stanie wygrać. Z kolei Maciej Jarosz w innym wywiadzie stwierdził, że Skra i Lube to są zespoły o podobnym potencjale. No ja niestety nie potrafię się z tym zgodzić. Wydaje mi się, że jest zupełnie inaczej. Może chodziło mu o ładunek elektryczny, jaki gromadzi każdy z zawodników w sobie, ale chyba w fizykę się zagłębiać nie będziemy. Myślę, że jeżeli kibice któregoś z polskich klubów po tych rewanżach mogą mieć pretensje do swoich zawodników, to prędzej niż fani Skry, to powinni to być sympatycy Jastrzębskiego Węgla, no bo moim zdaniem już nawet nie to, co Jastrzębie pokazało w pierwszych dwóch setach, gdy gra faktycznie jeszcze toczyła się o awans, ale to, co pokazali jastrzębscy zmiennicy w tym trzecim secie, no to powód do wstydu jednak moim zdaniem jest. Też tutaj w tym momencie warto by się chyba zastanowić, jaki jest sens w ogóle rozgrywania takich setów, gdzie sprawy dwóch meczów zostały już rozstrzygnięte, bo też pamiętamy, co się działo, pewnie do tego za chwilę wrócimy jeszcze, czy wrócimy, w ogóle zaczniemy temat Wyrysowy z Białgorodem, czyli... Z jednej strony tak, a z drugiej strony, no jak w pierwszym meczu w europejskich pucharach w piłce nożnej drużyna wygrywa 5-0, w drugim 3-0, no to też ten mecz trzeba dograć, więc to nie jest tak, że sędzia nagle stwierdza, że no przerywamy i już koniec i znaczy, nie będziemy tak, grali. Nie, więc... To też nie o to mi chodzi, ale nie wiem, może granie do dwóch wygranych może byłoby warto przywrócić, nie wiem, nie zastanawiałem się aż tak, ale na pewno jestem przekonany o tym, że takie obrazki jak właśnie w meczu Jastrzębskiego Węgla z Zaksu w trzecim secie, czy jak na Podpromiu, no to nie jest to... Coś, na co warto moim zdaniem tracić czas. W 100% się z tym zgadzam, żeby nie było. Natomiast to tak jak mówię, no jednak logika podpowiada, że mecz siatkarski się toczy do trzech wygranych setów, no i właśnie tak to musi wyglądać. No właśnie, a jeżeli już, Filipie, zacząłeś temat Resowi z Białgorodem, no to w sumie tak się zastanawialiśmy, pamiętam w poprzednim odcinku, co musiałoby się wydarzyć, żeby Resowa miała jeszcze jakieś szanse. No i paradoksalnie w sumie można powiedzieć, że to był jedyny mecz, w którym wyglądało na to, że polski klub jeszcze te szanse ma. Nawet Łukasz Perłowski był w stanie zatrzymać Dimę Muserskiego. Tak, a nawet w pierwszym secie sobie nad Dimą Muserskim zaatakował, tylko Dima wtedy akurat nie wyskoczył, ale wyglądało to ciekawie. Myślałem, że kucnął wtedy. No właśnie, nie, bo w sumie Dima Muserski to chyba nawet specjalnie skakać nie musi, żeby całkiem sporo przeszkody stanowić na tym środku siatki, ale jednak Łukasz Perłowski sobie z tym poradził.
Nie no, tak sobie żartujemy trochę oczywiście, bo ja osobiście darzę Łukasza Poruskiego dużym szacunkiem ze względu na lata reprezentowania Sekoresowi, a... No tak, ja tylko, żeby nie było, że ja też zostałem źle odebrany, to raczej chodzi po prostu o warunki fizyczne Dimy Muserskiego, że nad nim jest trudno zaatakować po prostu. Tak, zdecydowanie. Nawet jeżeli stoi. Tak, zdecydowanie. A Łukasz Poruski chyba nie miał w swojej karierze, mimo że długiej, aż tylu okazji, żeby rywalizować z siatkarzami takiej klasy i kto wie, czy ten blok na Dimie Muserskim nie będzie przez niego mile wspominany. Pamiętam taką sytuację wspominaną po latach, jak to Krzysztof Wierzbowski chyba w Pucharze Challenge bodajże w barwach Warszawy chyba jeszcze, albo Częstochowy. Częstochowy właśnie zrobił asa na Zibie i to też jest coś takiego, co jest wspominane bardzo późno po tym wydarzeniu. No myślę, że jednak przy całym szacunku i dla Krzysztofa Wierzbowskiego, i dla Łukasza Perłowskiego, no to myślę, że kariery Łukasza Perłowskiego można stawiać znacznie wyżej. Zwłaszcza, że wiemy, że tam dużo nieprzyjemnych sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak, Łukasz momentami ocierał się o reprezentację Polski. Chyba właśnie kontuzja trochę przeszkodziła mu w rozwoju tej kariery. No, ale to taka dygresja kolejna już w tym odcinku. Tak, trochę momentami odpływam od głównego, nazwijmy to, nurtu. Natomiast wracając do meritum, do przebiegu tego spotkania. W odcinku, który nagraliśmy zaraz po tym, jak widziałem trening Białgorodu, to mówiłem, że Resowia musiałaby zagrać dużo lepiej, żeby z Białgorodem powalczyć. Moim zdaniem w tych dwóch pierwszych setach nie za bardzo jest do czego się Resowi przyczepić. Moim zdaniem Resowia walczyła jak równy z równym, tam była bardzo sportowa i powiedziałbym po prostu wyrównana walka. Ja nie mam do Resowi o to spotkanie pretensji. No, przegrali nieznacznie te dwa pierwsze sety, o trzecim nie ma co wspominać, bo to już była gra o nic. Po tym treningu zapamiętałem to, że Bakun miał jakieś okłady na kolanach robione. Bałem się, że może w tym spotkaniu, znaczy bałem, ja się nie bałem, ale mogło tak być, że w tym spotkaniu nie wystąpi, grałby Daniłow, a wolałem, żeby Daniłow nie grał, bo siedziała mu zagrywka, no i Daniłow wchodził dwa razy zadaniowo na zagrywkę w pierwszym, drugim secie, no i w pierwszym secie zrobił po swoją zagrywkę dwa breaki, w drugim jednego breaka w kluczowym momencie, no i ciężko się gra, jeśli komuś tak siedzi zagrywka, no. Tak, obawialiśmy się trochę o to, czy Noresowi uda się nawiązać rywalizację z Białgorodem, no bo wspominaliśmy też te historyczne spotkania, no ale okazuje się, że gdzieś we własnej hali ten diabeł nie taki straszny, acz trochę straszny jednak był, no bo co by nie mówić, Resowia kończy ten półfinał Pucharu CEF bez zdobytego seta i w sumie ten zdobyty set mógłby być takim, no, zwieńczeniem chyba całkiem udanej kampanii Resowi, no bo oni po prostu zrobili to, co do nich należało, tak? Czyli ograli tych, którzy byli od nich słabsi i faktycznie drabinka tak się ułożyła, że tam te losy Resowi się nie przycięły z żadną mocniejszą drużyną. A może szkoda, bo może bym zobaczył na przykład Resowie też na tle jakiejś drużyny włoskiej, powiedzmy z drugiego szeregu, no bo to byłoby taki przegląd kadr średniaków ligowych. No bo trzeba chyba tak to powiedzieć, że Resowia też w obecnym składzie personalnym i no i też patrząc na tabelę, o czym już niedługo w odcinku opowiemy, no to po prostu jest średniak. No na tle mocnej drużyny rosyjskiej, chociaż też drużyny, która przegrała w ćwierćfinale, przypomnijmy, no bo Białgorod nie wygrał i też miejsca 5-8 dla nich w tym sezonie. No to jednak na tle mocnej drużyny rosyjskiej, no to Resowia po prostu chyba była za słaba, ale sama kampania, no to uważam, że ten półfinał, trochę punkcików do rankingu dziwnego, bo dziwnego, ale udało się zdobyć. Tak, myślę, że warto właśnie to podkreślić, że może sportowo Pucharu Resowia nie zdobyła, ale te punkty myślę, że będą bardzo ważne w kontekście dalszej, w przyszłych latach rywalizacji polskich zespołów w europejskich pucharach. No i brawo dla Rzeszowa, że tak zakończę parafrazą znanego. Że im się chciało wydać pieniądze, a niektórym się nie chciało, no tak. No choćby tak. Na pewno też i doświadczenie ciekawe dla zawodników, no bo dla klubu już po tych tylu bogatych latach to akurat myślę Puchar CEF pod względem organizacyjnym wielkim wyzwaniem nie był. No to co, no chyba na tym zakończymy, jeszcze zasygnalizujemy może, że Polacy powalczą z Białgorodem w finale. Tak, Zira Dwankasy Jankara z Bartoszem Kurkiem i Dawidem Konarskim zmierzą się z Białgorodem. Natomiast wracając do Ligi Mistrzów, jeszcze taki krótki chyba wątek zaplanowany spotkania Playoff 6. No i wszystkie spotkania odbędą się 4 kwietnia o godzinie 20:30. No i zastanawiam się, jaki jest sens grania o jednej godzinie w jeden dzień. Mamy cały tydzień do dyspozycji, może by się dało chociażby włoskie spotkania rozdzielić jakoś, czyli mecz Lubez Trentino zagrać w innym terminie niż Perugia z Nowosybirskiem, no bo nie wiem, co stoi na przeszkodzie, ale... Co ty, Filipie, chcesz nam wmówić, że lepiej byłoby rozbić te spotkania, żeby na przykład transmisje telewizyjne z spotkań Ligi Mistrzów mogły być obejrzane przez większą liczbę widzów? No co ty mówisz, Filipie, no takie rzeczy, no
proszę, proszę. Proszę tu nie imputować przedstawicielom najwyższej władzy, jeśli chodzi o CEF, że oni się nie znają na swojej pracy. No, przepraszam. Nie, bo my tu na początku nie wspomnieliśmy, że to jest Piotr Złochwel, Aleksander Boricicz, przepraszamy bardzo. No właśnie, właśnie. Tak jak w Scooby-Doo, ja zdejmuję maskę, okazuje się, że jestem Aleksandrem Boriciczem, jeszcze raz zdejmuję maskę i okazuje się, że jestem Mirkiem Przedpełskim, więc... Więc właśnie tak to wygląda. Rozgryzliście mnie, Szagi i Scooby. No, ale jeśli chodzi o Mirosława Przedpełskiego, to i on się w tym odcinku pojawi, ale to na sam koniec. Natomiast może przeniesiemy się do tego, co na naszych polskich parkietach. Uciekajmy z tej krainy zgrozy, jaką jest europejska siatkówka. Wreszcie wróćmy do tego bezpiecznego lądu, w którym do tej krainy mlekiem i miodem płynącej, a na pewno... płynącej emocjami. Wolej lędu. Mlekiem chyba przestała płynąć 10 lat temu, gdy się sponsor wycofał z Olsztyna, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o miody, to powiem szczerze, nie kojarzę. No w każdym razie znowu się działo w Plus Lidze. Tym razem działo się na górze, bo na dole akurat status quo w zasadzie zachowany, natomiast no na górze przetasowanie mamy kolejne, no bo zmieniła nam się kolejność, jeśli chodzi o te miejsca 4 i 7, tak o tych mówiliśmy. I Resovia znalazła się poza playoffami, mimo, tak jak Filipie mówiłeś, dobrej gry z Białgorodem na Podpromiu, no to przyszedł wyjazd, mecz, który widzieliśmy akurat wszyscy trzej na żywo, no i znowu Resovia swojej siatkówki tam chyba nie zagrała. Czy może to jest właśnie siatkówka Resovii, jak ty to widzisz? Na pewno prawdą jest to, że Resovia wraz z opuszczeniem hali pod promie opuszcza dobra dyspozycja. Kilka ostatnich spotkań wyjazdowych było momentami dramatyczne w wykonaniu Resovii, no i tak nie za bardzo inaczej było w Warszawie. Moim zdaniem kolejny bardzo słaby mecz Resovii. Pomimo tego, że Warszawa moim zdaniem też nie grała jakoś świetnie, to wykorzystała szanse, które stworzyła jej Resovia i to swój mecz wygrała, mocno poprawiając swoją sytuację przed kolejnymi rundami. Natomiast no, Resovia po raz pierwszy na pozycji poza playoffami. No i pierwszy raz jest tak, że to Olsztyn nie musi gonić, tylko Olsztyn musi po prostu pilnować swoich spotkań, a Resovia trochę musi już liczyć, może jeszcze nie na cud, bo wygrana Warszawy z Olsztynem nie będzie jakąś sensacją, ale jest w poważnych tarapatach i to trochę na własne życzenie. Trochę wyglądało na torwarze tak, jakby Resovie siły witalne opuszczały, jakby, nie wiem, ta atmosfera pod promia podgrzewała ich trochę i dodawała im siły i energii, takiej ikry, no bo to wyglądało po prostu źle. No to, że gdzieś sporadyczne serie z zagrywek, które też, no powiedzmy, raczej nie świadczą zbyt dobrze o Warszawie, że wpuszczali na przykład serię 3-4 punktów, dzięki którym Resovia goniła Warszawę, ale to jednak był mecz, w którym chyba 100% kontrolę miała Warszawa od początku do końca. No katastrofalny mecz Tibor Osarda. To ty chyba, Filipie, mówiłeś nawet już live, jak rozmawialiśmy, że tam chyba pipów w pierwszym secie to chyba z 5 wykonała Resovia, ani jeden nie zakończył się powodzeniem. Przyjęcia tutaj nie było, Tichaczka postawa też chyba nie zachwycała, a że to też jest tak, że jednak w meczach na żywo można lepiej ocenić to, jak wygląda dokładność rozegrania. No i to nie wyglądało zbyt dobrze z perspektywy trybun. No jako całość Resovia wyglądała po prostu źle, no i... jest takie ryzyko, że faktycznie pierwszy raz od powrotu Resovii do najwyższej klasy rozgrywkowej Resovia nie zagra w playoffach, nie zagra o medale. Czy wiesz co, akurat do tego rozegrania Tichaczka mam troszkę, akurat w tym meczu mam trochę odwrotnie, bo śledząc ten mecz z perspektywy hali nie miałem wrażenia, że on rozgrywa aż tak źle, natomiast jak włączyłem sobie powtórkę tego spotkania, no to nabrałem takiego przekonania, że to był fatalny występ Tichaczka i mimo, że Kędzierski nie zagrał dużo lepiej, no to jednak poprawa gry Resovii miała miejsce po tym, jak Michał wszedł na boisko, chociaż też zdarzały mu się niedokładności. Natomiast co do tego, co ty mówiłeś a propos pipe'ów, no pierwsze 6 pipe'ów w tym spotkaniu Resovii nieskończone, w samym pierwszym secie 4. Resovia tak marzy. Często w takich sytuacyjnych piłkach właśnie idzie wystawa na pipa, no i akurat w tym spotkaniu to kompletnie nie funkcjonowało. Z kolei coś, co mnie irytowało, no to w pierwszym secie zepsute 6 zagrywek, aż 5 z nich poszło w taśmę i od razu wiadomo, jak to jest. Jak się zagra zagrywkę w taśmę, to nie da się po prostu przeciwnikowi popełnić błędu. Jeśli 5 takich zagrywek ląduje w taśmie, no to trudno o łatwiejszy punkt dla przeciwnika, bo jeśli się przestrzeli, no to zawsze jest szansa, że przeciwnik kupi auta. To nawet miejsce taka sytuacja nie miała. I trochę na potwierdzenie twoich słów, zagrywka Olka Śliwki, tutaj też uwaga, że zagrywka Olka Śliwki wygląda chyba po prostu dużo, dużo lepiej, no bo to już nie jest taki flot, który
nie wiem, gdzieś nie przyspiesza, tylko ta piłka faktycznie nabiera jakiejś dziwnej rotacji. No i wystarczyło przebić tak naprawdę piłkę na drugą stronę kilka razy Olkowi Śliwce, żeby w tym pierwszym secie sytuacja się zmieniła, więc tak jak mówisz, wydaje się, że Warszawa też jest na tyle krucha, że wystarczy czasem tę zagrywkę nieco utrudnić, żeby Warszawa miała kłopoty. No właśnie, Olek Śliwka w ogóle chyba był najlepiej serwującym zawodnikiem Resowi na torwarze i w ogóle no, zdecydowanie tę zagrywkę ostatnio poprawił. No, śmialiśmy się trochę, że nagle znikąd jakby troszkę przyszła ta seria w ogóle jego meczów z asem. To chyba były 4 mecze kolejne, w których zaserwował jednego asa. No i postaraliśmy się też wykorzystać naszą obecność na torwarze, nie tylko po to, żeby mecz zobaczyć, ale też ja porozmawiałem sobie między innymi właśnie z Olkiem Śliwką. Także no, zapytałem go właśnie też o tę zagrywkę. Chciałem zapytać o zagrywkę. Dużo czasu spędzasz po treningach na trenowaniu właśnie tego elementu gdzieś indywidualnie? No tak, oczywiście. Trenuję jak każdy inny element. Dzisiaj może on nie funkcjonował dobrze, ale na pewno zrobiłem uważam postęp w tym elemencie i będę się dalej w nim na pewno go szlifował, bo jest dużo do poprawy. No właśnie, Filipie, ty na pewno oglądasz najwięcej meczów Resowi z nas wszystkich. Masz takie wrażenie, że Olek Śliwka nagle też właśnie na bazie tych długich godzin spędzonych gdzieś tam na treningach nad tą zagrywką wyrasta powoli na jednego z najskuteczniej serwujących, bo czy najlepiej to zawsze można się spierać, no nie są to bomby, nie są to zagrywki mocne z wyskoku, ale tak jak patrzyłem na żywo na torwarze, to naprawdę no, parabola lotu tej zagrywki powoduje, że to nie jest przypadek, że one zaczęły w ostatnim czasie sprawiać spore problemy przyjmującym. Tak, jeśli dobrze się przyjrzeć, to Olek Śliwka ma sporo takich serii na zagrywkach, że on idzie na zagrywkę i jednak tych kilka breaków się udaje zdobyć. Rzeczywiście, tak jak ty mówisz, ja też mam wrażenie, że on tego flota swojego poprawił. Ja zawsze czekałem na to, aż on zacznie zagrywać z wyskoku, bo widziałem nieraz jego dobre zagrywki z wyskoku, ale no jeśli już uparł się na tego flota, nie wiem jak to dokładnie z nim jest, ale jeśli już zagrywa tego flota, to widzę, że on robi postęp, no i to rzeczywiście, no, ta zagrywka u niego jest coraz trudniejsza, aczkolwiek jednak mam nadzieję, że on kiedyś do zagrywania mocno z wyskoku wróci. No tak, no ale to na końcu wszystko powinno opierać się na korzyści dla drużyny, jeżeli w tym konkretnie momencie Olek Śliwka jeszcze tej zagrywki z wyskoku nie ma dopracowanej na tyle, żeby regularnie raziła przyjmujących rywala, no to myślę, że lepiej, że doszlifował tego flota i to już jest jakaś tam opcja zagrywki, no a to też nie jest powiedziane, że nie można tymi rodzajami zagrywki przecież rotować nawet w jednym meczu, czy w zasadzie nawet w serii 2-3 zagrywek z rzędu. Mhm. Tak, zgadzam się. Chwilę o Warszawie też, no bo to drużyna, tak opowiadamy o drużynie, która przyjechała na torwar i przegrała 0-3, a może opowiedzmy o tej drużynie, która Resowie gościła i 3-0 wygrała. No to Niko Warszawa, jednostki, które zasługują na wyróżnienie, no to myślę, że Nikola Georgiew. No to może trochę zaskakujące, bo tak na początku sezonu nie do końca i ogólnie jego postawa nie do końca, ale chyba na plus. Absolutnie się nie zgadzam. Na plus to można mu zaliczyć najwyżej końcówkę drugiego seta, no tam faktycznie posłał asa i skończył jedną bardzo, bardzo trudną piłkę na trójbloku. Tam się wydaje taka świeca postawiona gdzieś z pola i faktycznie w ważnym momencie skończył. Tak, ty mówisz o sytuacji w drugim secie przy stanie 20-18, kiedy Georgiew skończył trudną taką wysoką piłkę na trójbloku, oprócz tego chwilę wcześniej, bo przy stanie 18-15 Georgiew zrobił asa serwisowego, więc w drugim secie miał dwa takie momenty ważne, w których zdobył punkty. Natomiast w pierwszym secie był też taki moment, bo przy stanie 22-19 dla Oniko Warszawa Georgiew zrobił asa serwisowego, pozwalając warszawianom odskoczyć na jeszcze większą liczbę punktów, więc ogólnie nie powiedziałbym, że to jest dobry występ Georgiewa, ale przez te ważne momenty, w których punktował, myślę, że należy jednak trochę docenić tego zawodnika. No tak, więc momenty były, ale całościowo no to ja na pewno bym nie ocenił tego występu jako dobry. Po raz kolejny już, nawet w trakcie meczu napisałem na Twitterze, że to jest mecz dwóch drużyn z najsłabszymi atakującymi, jeżeli chodzi o górną połowę tabeli i tego się będę trzymał, aczkolwiek niektórzy pytali, czy chodzi mi o atakujących z tej samej drużyny, no bo może też stąd, Piotrze, takie twoje pozytywne wrażenia, że po prostu mimo wszystko na tle obu atakujących Resowi, to i tak Macedończyk faktycznie no, wypadł w tym meczu najlepiej. Tak, punkt odniesienia jest bardzo istotny przy analizie, no a też jest tak, że no, to już są udowodnione przecież mechanizmy psychologiczne, że zazwyczaj na tle gorzej wypadającego, no ten, który wypada na tle tego, który zagra źle, no to ten, który gra przeciętnie, wypada dużo, dużo lepiej. No i to się tyczy tak naprawdę
wielu aspektów życia. Co jeszcze? Trochę niedokładny Antoine Brizard. To też chyba na to trzeba zwrócić uwagę, że no zagrywa doskonale, bo ta zagrywka jest bardzo trudna i jest bardzo mocna też. Kiwa, blokuje, tylko... Zagrywkę ma zmienną, co też sprawia dodatkową trudność, bo on na początku spotkania z Asekoresowią zagrywał trochę lżej, bardziej to były skróty, natomiast wraz z biegiem spotkania zaczął zagrywać mocno i to również sprawiało kłopoty rzeszowianom. No i ja się z tym zgadzam, że ta zmienność na zagrywce też jest dodatkowym utrudnieniem, no bo gdzieś rywale okopani głęboko w przyjęciu, przygotowani na zagrywkę mocną, oni nagle dostają skróta, no i to też potrafi zaskoczyć. Natomiast jeżeli chodzi o precyzję rozegrania, to bym powiedział, no tak średnio. Ja się zgodzę tutaj tym razem z tobą, Piotrze, bo faktycznie miałem wrażenie, że zwłaszcza skrzydłowym w tym meczu Francuz, no były takie momenty, że wyraźnie nie pomagał i to też, myślę, wpływało właśnie na te serie punktowe Resowi. Wiadomo, że to zawsze się kilka czynników musi złożyć, ale no, wyglądało mi to tak, że nie mieli tutaj jakiejś specjalnej swobody właśnie skrzydłowi Oniko w wielu sytuacjach i często jakieś bloki na przykład wynikały z tego, że po prostu za bardzo no, nie pozostawiał im na przykład Bryzard opcji i czy to zawężając wystawy, czy z kolei wyrzucając piłkę trochę za daleko albo zbyt daleko od siatki, no to na przykład zostawiał im tylko jeden kierunek, a tam no już po prostu czyhał ten rzeszowski blok i w zasadzie tylko musiał zrobić swoje. Tak, ale jeśli już jesteśmy przy takim relatywizmie, przy ocenianiu zawodników, no to myślę, że i tak Antoine Brizard wypadł lepiej na tle na pewno Lukasa Tichaczka, znacznie lepiej, a też lepiej od Michała Kędzierskiego. Dokładnie. To jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę. Bartek Kwolek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, znaczy ja na to zwróciłem uwagę w trakcie spotkania, już nie pamiętam, z którymś z was się dzieliłem tą uwagą, że te kiwki, które wchodziły... Ze mną. Z tobą, tak. Z tobą, Filipie, więc tak się może podzielimy również i ze słuchaczami tą myślą, że te kiwki, które za blok, które Kwolek miał bardzo dobrze dopracowane i one wielokrotnie dawały punkty Warszawie przed operacją, którą przeszedł Bartek Kwolek, no to teraz ja nie mówię, że są to gorsze kiwki, ale wydaje mi się, że taka Resowia na przykład była na to dość dobrze przygotowana, no i one po prostu nie wpadały. No one są bardzo dobre technicznie i one spadają tuż za blok, więc też wymaga chyba postawienia czasem na jedną kartę, ale może jest tak, że Bartek po prostu w jakiś sposób się z tymi kiwkami zdradza, no i to może wtedy pomaga obrońcom w podbiciu i wyprowadzeniu kontry. Więc tak właśnie na to zwróciłem uwagę. Ciekaw jestem, czy to się utrzyma, czy to po prostu był, powiem, jakiś może gorszy mecz, czy jakiś pech właśnie Bartka, że Resowia to wybraniała, ale nie wyglądało to na pecha, wyglądało to na po prostu rozwiązanie taktyczne Rzeszowa. Tak, ja pamiętam kilka odcinków temu rozmawiałem o tym z Michałem, właśnie o tym, że Bartek Kwolek poprawił arsenał swoich zagrań, o takie techniczne kiwki zaraz za blok przy linii bocznej. No i akurat w tym spotkaniu Resowi takie kiwki udało się podbić. Nie wszystkie, bo były i takie, które kończyły się punktem. Przynajmniej tak teraz w mojej pamięci gdzieś utkwiła co najmniej jedna taka akcja. Wiesz co, ja oglądałem powtórkę tego spotkania całkiem niedawno i nie przypominam sobie, żeby któraś jego kiwka przyniosła punkt, ale nie jestem na 100% pewny, mogło mi coś umknąć. Wydaje mi się, że co najmniej jedna, ale no, kłócił się tu nie będę. Wrócę jeszcze do tego, co mówił Piotr odnośnie tego, że wyglądało to tak, bo ja się tutaj też zgadzam, że jakby nawet w momencie, gdy Resowia miała przewagę, zwłaszcza w tym trzecim secie, no to cały czas jednak wydawało się, czuć było jakąś taką pewność od drużyny gospodarzy i miałem wrażenie, że mimo wszystko, że za moment właśnie losy tego seta się odwrócą. Nie wiem, jak ty, Filipie, to widziałeś, ale ja po prostu jakoś tak, trudno powiedzieć, że spokojny, no bo ja akurat w tym meczu niespecjalnie sympatyzowałem z żadną z drużyn, ale po prostu wydawało mi się, że tutaj chyba tego czwartego seta nie będzie, nawet wtedy, kiedy Resowia te trzy punkty bodaj przewagi miała. Trudno jest wygrać seta, jeśli przy przewadze trzech punktów dwukrotnie dostaje się pojedynczy blok. Mam tutaj na myśli sytuację w trzecim secie, kiedy właśnie dwa razy z rzędu zablokowany został na pojedynczym bloku Jakub Jarosz przez Wojciecha Wodarczyka. Dlatego tutaj pretensje można mieć wyłącznie tylko do siebie. Natomiast taka sytuacja miała też miejsce w pierwszym secie, kiedy Resowia goniła wynik przy zagrywkach Olka Szliwki. Było już 20-18, już tylko 20-18 dla Oniko Warszawa. I wtedy na kontrze na pojedynczym bloku zablokowany został Jochen Schopp. No i potem już Warszawa odskoczyła i Resowi tego seta ostatecznie wygrać się nie udało. Ale kilka właśnie takich
szans na ugranie przynajmniej seta, a kto wie, może by wtedy udało się ich więcej. Resowia miała, no ale ta przepaściła to właśnie przez takie proste akcje. A jeśli już jesteśmy przy Wojciechu Włodarczyku, myślę, że to był po serii kilku niezbyt udanych jego meczów, tym razem bardzo dobry mecz. Myślę, że zasłużenie dostał statuetkę MVP, ale z wyjątkiem zagrywki. Zagrywka mu ewidentnie nie siedziała, natomiast a oprócz tego takim trochę cichym bohaterem moim zdaniem tego spotkania, pomimo tego, że go nie dokończył, był Damian Wojtaszek, który zanotował sporo świetnych, momentami aż nieprawdopodobnych obron i to mających miejsce podczas jednej wymiany. Damian tego spotkania niestety nie dokończył, prawdopodobnie odnowiła mu się kontuzja i w trakcie trzeciego seta na boisku pojawił się Jędrzej Gruszczyński. No tak, a zapytałem w sumie głównie o tę psychikę też dlatego, że chciałem bardzo, bardzo sprawnie tutaj jakby przenieść dyskusję na temat drugiego z meczów, który wniósł pewne zmiany do tabeli. No bo ja w Oniko widziałem taką wielką pewność, a wydaje mi się, że chyba tego właśnie zabrakło Jastrzębskiemu Węglowi, żeby dociągnąć właśnie w trzech setach mecz z GKS-em Katowice. Co prawda to był mecz wyjazdowy, ale no w dwa pierwsze sety to straszne baty. Praktycznie niemalże perfekcyjna gra Jastrzębia. Tam była jakaś po prostu wręcz chora skuteczność i efektywność przede wszystkim drużyny właśnie Jastrzębia i nagle się okazuje, że po tej 10-minutowej przerwie wychodzi już jakby trochę inna drużyna, kilka udanych akcji GKS-u i coś się od razu w tej grze drużyny Fefedy Giorgiego załamało, a później tiebreak jakby pokazał, że no w momencie, gdy tylko znowu zaczęło żreć, no to znowu po prostu była widoczna ogromna różnica klas między tymi zespołami. No właśnie, te pierwsze dwa sety perfekcyjne. Ja powiem szczerze, że z lekkim niedowierzaniem spoglądałem na po pierwsze na grę, bo jakby statystyki no tylko były naturalnym tego następstwem, ale Jastrzębie się w ogóle nie myliło w ataku. Nie myliło się w ataku, nie, ani razu nie zostało zablokowane przez no dwa sety tak naprawdę, no bo w dwóch setach ani jednego bloku punktowego i ani jednego błędu w ataku nie popełnili gracze Jastrzębskiego Węgla, no i szczerze przyznam, że to są już, nie wiem, dla mnie efektywność ataku na poziomie 70% pokazywała, że no to jest jakiś, nie wiem, dla mnie to był jakiś kosmos, szczerze przyznam, to co tam Maciek Muzaj też wywijał. Natomiast jak to często bywa też z taką efektywnością ataku, no to utrzymanie tak dobrego poziomu, no raczej wiąże się z tym, że drużyna przeciwna po prostu daje bardzo mocno ciała, jeżeli chodzi na przykład o element zagrywki, no i ogólnie o organizację gry. No i ja tak nie powiem, że spodziewałem się, że mecz potrwa dłużej, ale miałem takie wrażenie, no że kurczę, no to nie może być tak, że Jastrzębie będzie w nieskończoność atakowało sobie jak chce, bez błędu i bez bloku. No i to też nie jest powiedziane, że GKS Katowice, który przegrał te sety tylko do tam 19 i 20, więc to też nie było tak, że nagle to była przepaść, że to było 10 punktów, to było tylko 5 punktów przy tak niebotycznej skuteczności. No to jak z tą skutecznością Jastrzębie zjechało, a w szczególności też zjechał Jason DeRocco, który gdzieś tę rękę po prostu do GKS-u Katowice wyciągnął. Nie pierwszy raz też w tym sezonie i nie pierwszy raz w trakcie jego pobytu w Polsce. Widzimy dwie twarze Kanadyjczyka. No jedna to jest ta, w której on po prostu jest idealnym uzupełnieniem tej dwójki ofensywnej Muzaj Oliwa, a druga twarz jest taka, że on po prostu nagle, nie wiem, traci wszystkie swoje atuty, no i tutaj on te atuty zaczął tracić bardzo mocno, no i to pomogło Katowicom też wrócić do gry. No właśnie, bo te błędy, nie było w ogóle żadnych błędów, a jak się zaczęły, to zaczęły się w zasadzie sypać tak lawinowo, a no jednak ja się będę upierał, mam wrażenie, że gdyby Jastrzębie, no wiadomo, nie dało się grać cały mecz bez błędów, ale gdyby po prostu te błędy jednak zostały gdzieś tam ograniczone, gdyby troszeczkę przetrzymano tę chwilę naporu GKS-u, to pewnie byłaby szansa, żeby jednak skończyć ten mecz w trzech setach. Ostatecznie skończył się w setach pięciu. No i Jastrzębie tym samym też się troszkę wybroniło, bo wiemy, że gdyby tiebreak padł łupem GKS-u, no to Jastrzębie spadłoby za Olsztyn, a było to jeszcze przed meczem Resowi, więc potencjalnie mogłoby przez to właśnie z tej szóstki wypaść. Ostatecznie stało się inaczej. No i jeszcze ten margines błędu Jastrzębie ma, ale już taki no faktycznie minimalny, bo kolejny tiebreak może się już skończyć dla Jastrzębian tym, że Olsztyn znajdzie się przed nimi. No jeszcze dwa punkty przewagi nad Resowią, tak? Więc no powiedzmy, że jest troszeczkę tego marginesu więcej,
ale no jednak myślę, że do końca zadowoleni z tego wyniku być na pewno nie mogą, zwłaszcza właśnie po tych dwóch pierwszych setach. Dobrze, zachwyceni może kibice Jastrzębia nie byli, ale utrzymują pozycję w tabeli, cały czas wszystko w ich rękach. No i podobnie wszystko w rękach AZS Olsztyn, który, bo jakoś tak nie chronologicznie idziemy, w sensie od meczów, które odbyły się najwcześniej od nagrania odcinka do tych, które się odbywają najpóźniej, no to w sobotę Olsztyn z Bydgoszczą w hali Łuczniczka. No i Olsztyn w zasadzie bez specjalnych problemów, no ale w drugim secie tych emocji akurat nie brakowało. No tak, i akurat tak jak mówię, nie zdołało Jastrzębie w trzecim secie chyba troszkę wytrzymać tego naporu GKS-u, zaczęło popełniać błędy i mam wrażenie, że gdzieś właśnie troszkę tutaj chyba może właśnie psychika zawiodła i w ten sposób no, troszkę po prostu pękło Jastrzębie pod naporem GKS-u. I Olsztyn nie pękł. Gdzieś pod tym właśnie naporem Bydgoszczy prowadzonej zwłaszcza przez Pawła Gryca, bo to w sumie jego skuteczne ataki i też zagrywki spowodowały, że Łuczniczka odrobiła straty, no jednak udało się AZS-owi to przytrzymać, wygrać na przewagi, no w dwóch pozostałych setach historii nie było. No i dzięki temu, jak się później okazało, AZS jest obecnie w szóstce, wszystko ma w swoich rękach. I może właśnie o tym, co przed nami, no bo o samym meczu w Bydgoszczy poza tą końcówką to specjalnie nie ma co mówić, chyba że Filipie, ty masz inne zdanie. Zastanowiłbym się na pewno nad tym, jak grę prowadził Paweł Wojcki, który musiał radzić sobie trochę ze słabą skutecznością Jana Hadrawy. Czech bardzo długo w pierwszym secie w ogóle nie zdobył punktu. Później było już trochę lepiej, ale ogólnie nie był to najlepszy występ Czecha. Ogólnie pomimo tego, że on grał nie najlepiej jak na siebie, to Olsztyn dosyć pewnie to spotkanie wygrał. Okazało się to wystarczające na Bydgoszcz, pomimo tego, że w drugim secie był wysoki wynik i niewiele brakowało do tego, aby to Bydgoszcz tę partię wygrała. No tak, wrócił wreszcie, zagrał taki mecz, jaki prezentował regularnie w pierwszej części sezonu Kuba Kochanowski, jak to powiedział Roberto Santilli na antenie radia UWM FM, kochanie is back. No i do tego kolejny już świetny występ i Roberta Andringi, i Miłosza Zniszczoła. Myślę, że warto zwrócić uwagę na te dwie postaci, na które czasem właśnie gdzieś czasem są pomijane, dlatego myślę, że warto o tym wspomnieć. No ale poza tym, no to ogólnie mecz bez większej historii jednak. Poza właśnie, tak jak mówiliśmy, końcówką drugiego seta. Tam długo sobie pograły te zespoły, ale jednak faworyci ostatecznie górą. No i efekt jest taki, że no, Oniko odskoczyło. Tak jak mówiliśmy, no, jeszcze się ten mecz Oniko ze skromnie zaczął w momencie, gdy to nagrywamy, ale za momencik się będzie zaczynał. Natomiast no, za nimi sytuacja taka, że Jastrzębie, punkt za Jastrzębiem Olsztyn, dwa punkty za Jastrzębiem Resowia. No, ciekawie. Najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o terminarz, no to jednak przed Olsztynem. No właśnie, czy na pewno najtrudniejsza sytuacja przed Olsztynem? Dwa mecze u siebie, z czego no finalnie mecz z Będzinem, który raczej na wyjazdach specjalnie nie imponuje. Resowia z kolei ma właśnie mecz wyjazdowy z Będzinem, no i jeden punkt mniej. No oczywiście, no wszystko stoi na meczu Oniko Warszawa AZS Olsztyn, znaczy w zasadzie Indykpol AZS Olsztyn z Oniko Warszawa w hali Urania, Wielki Piątek. No termin może trochę niefortunny dla wielu kibiców, no ale mam nadzieję, że przyjdzie ich możliwie jak najwięcej, żeby po prostu zobaczyć coś, co może być chyba bardzo ciekawym też meczem. No i kto faworytem tego spotkania też w waszych oczach? W sensie, bo to jest tak, że tak rozmawiamy, no ale mówimy, no okej, Oniko wyżej w tabeli, no ale pytanie, czy gdybyście mieli postawić na jakiś konkretny wynik, albo po prostu na to, kto jest faworytem w waszych oczach, to kto i dlaczego? Myślę, że w przypadku Oniko Warszawa sporą rolę może odegrać terminarz spotkań, ponieważ oni za chwilę podejmą skrę Bełchatów, a już dwa dni później w Olsztynie zmierzą się w kolejnym swoim spotkaniu, także może tutaj rolę odegrać zmęczenie, na przykład w przypadku Bartosza Kwolka. Może to mieć znaczenie, ponieważ on sam wspominał o tym, że jeśli po kontuzji ma jakiś problem z czymś, to właśnie z kondycją. No właśnie, podeprę twoje słowa w sumie, Filipie, tak jak już wcześniej wspominałem, rozmawiałem z Olkiem Śliwką, co rozmawiałem też z Bartkiem Kwolkiem na Torwarze i chyba to jest dobry moment, żeby on właśnie poparł twoje słowa, więc posłuchajmy.
Więc tak, już tydzień treningu miałem, to jeszcze nie jest to, co na pewno bym chciał prezentować, bo po półtora seta tak naprawdę już nie do końca miałem siły, żeby grać, ale no to chyba normalne, więc ciężko trenuję i staram się wrócić przede wszystkim do dobrej kondycji. Powiedz, bo mówisz, że no jednak gdzieś tam tych sił po tej przerwie trochę zaczynało w pewnym momencie brakować. Mamy niedzielę, godzina już po 22, w środę 20:30 mecz ze Skrą, na później piątek 18 mecz w Olsztynie, więc jeszcze podróż po drodze. Jakiś to może być problem, no bo nagle zaczyna brakować trochę tego czasu, żebyś właśnie gdzieś powoli do tej formy fizycznej wracał. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, teraz na pewno cięższy czas, ale no takie życie sportowca, że trzeba się przestawić, ciężko trenować i mam nadzieję, że wytrzymamy oby wszyscy w zdrowiu, bo to chyba najważniejsze, a chciałbym, żebyśmy na pewno wywieźli też jakieś punkty z Olsztyna, choć wiadomo, że to ciężki teren, ale mam nadzieję, że i tutaj ze Skrą i z Olsztyna jakieś punkty zabierzemy ze sobą. No także mówi Bartek, że no takie życie sportowca, ale zwłaszcza na niego, myślę, że ten terminarz, o którym mówisz, no to raczej pozytywnie nie wpłynie i to są w sumie delikatne słowa, tak myślę. No i pamiętajmy też o tym, że Warszawa nie ma już zmiennika na ataku, dlatego jeśli przez ewentualną słabą grę lub zmęczenie Nikola Giorgijew potrzebowałby zmiany, to takowa raczej nie nastąpi, ponieważ na Kanadyjczyka Sharona Vernona Evansa warszawianie już liczyć nie mogą, także po pierwsze w napiętym terminarzu i kontuzjach w Warszawie opierałbym szansę Olsztyn, no, a po drugie Olsztyn znacznie lepiej prezentuje się we własnej hali, dlatego jakieś szanse Olsztyn na pewno będzie miał. Ja z kolei zwróciłbym uwagę na zagrywkę, no to wiadomo, trochę zawsze to jest takie uproszczenie, że no tak, kto zagrywa, ten wygrywa, no ale Olsztyn bardzo poprawił zagrywkę, w czym też istotne znaczenie ma postawa Miłosza Zniszczoła w tym elemencie, który jednak dużo więcej zagrożenia robi niż Daniel Pliński, który no potrafił raz na jakiś czas ukąsić, no ale jednak ten flot Miłosza, myślę, w czołówce najlepszych flotów w Polsce. Hadrawa dokłada swoje, Kochanowski nawet jak nie atakował, to z tą zagrywką potrafił, powiedzmy jak w Radomiu nie zdobył punktu atakiem, to nawet tą zagrywką był w stanie problemy sprawiać. Myślę, że jeżeli tylko Warszawę odrzuci się od siatki, to Olsztyn tym, powiedzmy, układem obrona-blok powinien Warszawę po prostu pokonać. Takie jest moje zdanie. Zwłaszcza, że mówiłeś o zagrywce Miłosza Zniszczoła, ale i jeśli chodzi właśnie o sam element bloku, to też ostatnie mecze no, w wykonaniu Miłosza znakomite. Myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Tak, no Miłosz to jest jedna z tych postaci w naszej lidze, o których można się zastanawiać, co by było gdyby, czyli co by było, gdyby on wcześniej wskoczył na wyższy poziom ligowy, gdyby no nie pałętał się gdzieś tam w tych niższych ligach jeszcze wtedy z Fartem Kielce, a na przykład wcześniej dołączyłby do tego grona no, ligowców, no i myślę, że to by na pewno napędziło jego rozwój, no a tutaj wieku mu nie wypominam, ale chyba siatkarsko jest chyba w najlepszym miejscu w całej swojej karierze, takie mam wrażenie. A jeżeli już mówiłeś, Filipie, o tym napiętym harmonogramie i napiętym terminarzu, no to może przeskoczymy do tego tematu, który gdzieś już awizowałem, tylko tak troszeczkę naokoło, powiedzmy, nie mówiąc wprost, no bo pojawiła się właśnie dzisiaj, w zasadzie kilka godzin przed nagraniem, pojawił się artykuł Kamila Składowskiego, który poinformował nas, że wreszcie, ja to powiem szczerze, no, jeśli chodzi o mnie, to mogę śmiało powiedzieć, wreszcie zostały podjęte kroki, żeby w jakiś sposób unormować i zmienić ten kalendarz siatkarski, co też mam nadzieję, że się uda i mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że takich już cyrków, no bo tak chyba możemy to troszeczkę nazwać, typu dwa mecze w przeciągu niecałych 48 godzin już mieć nie będziemy. Na ten moment jeszcze bardzo mało wiadomo o tym, jaki na taki kalendarz jest w ogóle pomysł, jak miałoby to do końca funkcjonować. Na pewno dobrze funkcjonuje to w piłce nożnej, ale w siatkówce sporo wywróciłoby się do góry nogami. Po pierwsze chodzi tutaj o transfery i dostępność zawodników. Po drugie pewnie byłby problem ze zgrupowaniem reprezentacji, w sensie takim, że zawodnicy byliby krótko na reprezentacji i przez to o sile właśnie takich reprezentacji pewnie świadczyłaby głównie dyspozycja wypracowana w klubach. Przez to zmieniłaby się też trochę rola trenerów reprezentacji, którzy bardziej staliby się selekcjonerami, bazowali na tym, z czym przyjechali zawodnicy na zgrupowanie reprezentacji. Też nie za bardzo wiem, jakby to miało funkcjonować w takim sensie organizacji danych turniejów. Powiedzmy, Mistrzostwa Europy byłyby w środku na przykład ligi, czy może w środku ligi byłaby jakaś gra na Liga Narodów.
czy może chodzi bardziej o same kwalifikacje i jak w waszych głowach kształtuje się ten pomysł? No, ja to jednak widzę tak, że po pierwsze siatkarska Liga Narodów musiałaby bardzo szybko umrzeć śmiercią naturalną, bo nie widzę takich rozgrywek w tym kalendarzu. Powiem tak, no wiem jak to wygląda w piłce, czyli te imprezy mistrzowskie jednak latem w przerwie, tam troszkę... Chociaż z małym wyjątkiem, bo Mistrzostwa Świata kolejne po Rosji odbędą się w Katarze zimą. No tak, tak, to akurat będzie taki wyjątek. Na z kolei zimą na przykład rozgrywane są mistrzostwa, jeśli chodzi o piłkę ręczną i tam po prostu mamy taką dłuższą przerwę w rozgrywkach ligowych właśnie przed tymi mistrzostwami na takie zgrupowanie. Natomiast no na przykład jakieś mecze właśnie eliminacji, one mogłyby być myślę rozgrywane gdzieś w trakcie sezonu. Zresztą już teraz mieliśmy takie przypadki niejednokrotnie, bo to przecież pamiętam, że początek stycznia to taki dość popularny termin, jeżeli chodzi o rozgrywanie czy to jakieś eliminacji do Mistrzostw Świata, czy choćby do Igrzysk Olimpijskich, pamiętny turniej w Berlinie ostatnio, także no, nie byłoby to też coś wcale szokującego i nadzwyczajnego. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, jak wy widzicie sytuację, jeżeli chodzi o zgranie rozgrywających ze swoimi siatkarzami przy takich krótkich, kilkudniowych zgrupowaniach. Pod wieloma względami wyjąłeś mi to z ust, no bo to jest chyba główny problem takiego, a nie innego rozwiązania, bo tutaj i zgranie rozgrywających, zgranie blokujących również, tak, czyli tam gdzieś tam, żeby funkcjonowało tam, powiedzmy, ten układ blok-obrona jako jeden organizm, ale z drugiej strony piłka ręczna trochę też takimi zasadami się, do takich zasad się dostosowuje, że te wielkie turnieje zwyczajowo są gdzieś w środku sezonów, gdzieś na przełomie roku, grudzień, styczeń, mecze eliminacyjne gdzieś też w trakcie tych sezonów. No i ja myślę, że akurat piłce ręcznej to na złe nie wyszło. A że wszyscy będą tak naprawdę w tej samej sytuacji, bo może poza tymi drużynami, które gdzieś tam są złożone w przypadku niektórych nacji, na przykład zawodników, którzy w klubach grają, w jednym klubie może tak, że powiedzmy taka reprezentacja Iranu byłaby naturalnym beneficjentem takich rozwiązań, ale myślę, że jeżeli chodzi o europejską siatkówkę czy jakieś eliminacje tutaj na poziomie europejskim, to wszyscy byliby tak samo pokrzywdzeni i po prostu trzeba byłoby się do takiej sytuacji dostosować. A ja też jestem ciekaw, jak bardzo to mityczne zgranie w siatkówce by faktycznie przeszkadzało. W sensie, czy ten poziom sportowy, który byśmy zobaczyli w meczach rozgrywanych właśnie na takich zasadach, gdzieś w środku sezonu, czy on byłby po prostu słabszy, jak wy myślicie? Czy to nie jest, powiedzmy, takie wielkie halo o nic, że finalnie zawodnicy, którzy gdzieś już ze sobą grali, znają się, po prostu będą w stanie szybko wejść na ten poziom zrozumienia wzajemnego. Ja myślę, że co do tego nie ma jakiejś sztywnej zasady. Wydaje mi się, że tutaj dużo będzie zależeć od talentu poszczególnych zawodników. Uważam, że niektórym wystarczy odbić ze sobą kilka piłek i to wystarczy, żeby to jakoś ze sobą współgrało, natomiast innym zawodnikom być może będzie potrzeba trochę więcej czasu. Na poparcie tej twojej tezy, że są tacy, którzy faktycznie nie potrzebują dużo czasu, to ja zawsze będę pamiętał, jak Bruno wskoczył w zasadzie z marszu do drużyny Modeny i od razu grał po prostu tam niesamowicie, tak jakby trenował od początku sezonu z tymi siatkarzami kilka sezonów temu. Taka sytuacja miała miejsce. No generalnie ja jestem na tak, jeszcze weźmy pod uwagę jeden aspekt, o którym chyba jednak bardzo często się zapomina. Siatkarze też są ludźmi. Siatkarze też mają ochotę sobie odpocząć, mają ochotę pewnie wyjechać na urlop z rodziną, a w tym momencie wygląda to tak, że z jednej... Znowu przeistoczę się w pana Boricicza. Nie są ludźmi. Właśnie, a na razie wygląda to troszkę tak, że z jednej strony, no to taki siatkarz, który gra w kadrze, to praktycznie on no, nie ma zupełnie czasu. No może wyjechać na tydzień, na dwa tygodnie, to praktycznie zero regeneracji. Z klubu do kadry, z kadry do klubu. No pamiętam, gdy taką wypowiedź Mariusza Wlazłego po zdobyciu Mistrzostwa Świata o to, jakie będzie świętowanie, no to on powiedział, że żadnego świętowania nie będzie, bo za dwa dni chyba, czy trzy dni musi się stawić na treningu skry. Taka to była wtedy sytuacja. A do tego jeszcze jest druga kwestia, taka też, że o ile się nie mylę, to w tym momencie w siatkówce klubowej najczęściej te kontrakty są podpisywane tylko na okres chyba od sierpnia do maja włącznie. Jakoś tak mi się wydaje, że to jest coś takiego, no bo siłą rzeczy latem, kiedy rozgrywek klubowych nie ma, to i nie ma potrzeby siatkarzom wypłacać wynagrodzenia. A no jednak myślę, że woleliby też taką sytuację, kiedy jednak te pieniądze wpadałyby na konto regularnie przez 12 miesięcy w roku. A podejrzewam, że tak by było, gdyby faktycznie ten kalendarz został zmieniony i bardziej dopasowany do realiów innych dyscyplin. Ja muszę przyznać, że trochę się rozmarzyłem, bo tak wyobraziłem sobie czerwcowe słoneczko, wysoką temperaturę, ja wchodzę do
klimatyzowanej hali, bądź hali, w której są takie dziury, że po prostu jest i tak chłodnawo i ten wietrzyk wieje. No i oglądam sobie na przykład decydujące rozstrzygnięcia w lidze, w plus lidze. I myślę, że to byłoby też bardzo fajne, bo jednak pogoda też robi dużo i robi też dużo dla aktywności ludzi, no a jeżeli byśmy te rozgrywki ligowe też trochę przedłużyli, właśnie na przykład do maja, do czerwca, no to myślę, że byłoby to tylko z, powiedzmy, z pozytywnymi skutkami dla rozwoju siatkówki jako takiej. No bo też nie ukrywajmy, że gdy mamy taką pogodę, jaką mamy choćby teraz za oknem, to trudniej kogoś namówić do wyjścia z domu i udania się, a już zwłaszcza jeżeli na przykład posługuje się komunikacją miejską gdzieś na przykład na drugi koniec miasta do hali, a łatwiej o to, gdy jest 20 stopni i ogólnie po prostu bardziej chce się z domu wyjść. A niestety no w tym momencie sezon klubowy w siatkówce to w zasadzie tylko, zwłaszcza u nas w Polsce, takie właśnie miesiące, gdy no, pogoda nas delikatnie mówiąc nie rozpieszcza. No poza tym w Uranii byłoby cieplej. Przed nami już święta wielkanocne, ale zaraz przed nimi jeszcze kilka spotkań ligowych i jeśli któraś z drużyn miałaby zapewnić sobie tym swoim spotkaniem spokój na święta, to na pewno może to być Aluron Virtu Warta Zawiercie, ponieważ Zawiercianie, pokonując ostatnio MKS Będzin 3-2, są w sytuacji takiej, że jeśli teraz we własnej hali pokonają Espadon Szczecin, to już na pewno zagwarantują sobie utrzymanie w lidze bez nawet konieczności grania baraży, a pozostałe spotkania myślę, że jakichś wielkich zawirowań nie wprowadzą i jeszcze będzie sporo przytasowań mogło nastąpić w tabeli. No i chyba na tym zakończymy 26 odcinek 6 seta. Czego pozostaje życzyć? No akurat kibicom Olsztyna to się nasuwa. Życzenia nasuwają się niejako same, bo można im życzyć smacznego żurku. Kibicom innych drużyn na przykład zwycięstwa 3-1. No ale wiadomo, ktoś musi z parkietu zejść pokonany, więc jeżeli wszystko się będzie odbywać w sportowej, pozytywnej atmosferze, no to chyba wszyscy będą po prostu zadowoleni. Czasu spędzonego z rodziną i z siatkówką również, bo tak się złożyło, że ta kolejka wypada akurat na Wielkanoc, o tę Wielkanoc zahacza, więc wszystkiego dobrego, dziękujemy, że jesteście z nami, słuchacie nas, no i już po Wielkanocy wracamy z kolejnym odcinkiem. Za uwagę dziękuję, Piotr Złoch. Co prawda może mniej świątecznie, ale nie, naprawdę tutaj zapewniam bananem na twarzy po tym pożegnaniu Piotra. Żegna was też Michał Kwiatko-Bębnowski. Piotr już chyba wyczerpał wszystkie możliwe świąteczno-siatkarskie warianty, dlatego już chyba pozostaje tylko się pożegnać. Do usłyszenia na kolejnym odcinku. Filip Korfanty.